Dzisiaj będziemy mówić o Duchu Świętym. I o Dniu Zielonych Świąt. Co się tam wydarzyło i dlaczego to jest aż tak ważne. Wiecie, kiedy ja przygotowywałem dzisiaj rano, myślałem o tym, to takie gdzieś odczucie w sobie miałem, że jakby Bóg pokazywał, pytał, takie pytanie miałem w sobie, czym różniło się Duch Święty w Starym Testamencie od tego, co jest w Nowym Testamencie. I to było takie pytanie, które sobie postawiłem i które chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie razem rozważyli. Jak macie swoje Biblię, możecie otworzyć dzisiaj. Myślałem, że mam mniej wersetów, mam troszkę więcej. Te wersety dzisiaj sprawdzałem w obydwu Pismach Świętych, w zależności od jakie macie pisma, to tam są różnice w numeracji. Ale po wersetach mniej więcej to sobie znajdziecie. W Księdze Joela na przykład jest tam problem w numeracji i tak dalej. Ale kochani, Duch Święty, myślę, że nie ma tutaj nikogo, kto by nie słyszał nigdy o Duchu Świętym. Wiecie, że Duch Święty jest jedną z osób boskich, jest Duchem Bożym, Duchem Uświęcenia, Duchem Prawdy. I takie... Chciałbym zacząć od Starego Testamentu, od tego, co Bóg mówił w Starym Testamencie. Jak otworzycie Słowo Boże, w pierwszym już rozdziale przeczytamy, że świat był pustkowiem, był jakimś tam pustką, nic nie było. I mamy napisane, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I Duch Boży przejawia się od pierwszej strony w Biblii do ostatniej kartki w Biblii, w której mamy napisane, że Pan Jezus powraca i każdy, kto usłyszy, niech powie Maranata, że Jezu wróć. Tak? Ten Duch w nas woła to. Duch w nas woła Abba, Ojcze. I kiedy będziecie czytać Stary Testament, zobaczycie, że ten Duch Święty cały czas towarzyszy ludziom wybranym przez Boga. Często nas ten Duch zaskakuje, bo często Duch Boży przejawia się przez osoby, które są troszkę przeciwne nawet Bogu. Jednym z takich chyba najbardziej największych przykładów to jest Nabuchodonozor, który wiecie, był królem Babilonu, tak? Był wtedy król Babilonu, był praktycznie Bogiem. On sam siebie za Boga uważał, a jednak na koniec tej księgi, po tym wszystkim, co go spotkało, podnosi swój wzrok do góry i wielbi Boga. Ale jest takich dużo zapowiedzi. Na przykład Saul. Saul, na którego Duch Boży zstępuje, pierwszy król Izraela, tak? I Saul ma do wykonania zadanie. Po jakimś czasie Saul odstępuje od Boga i mamy napisane, że Duch Boży odszedł od niego i opętał go zły duch, który później Dawid łagodził tego złego ducha poprzez granie na pieśni, na harfie, na cytrze i tak dalej Saulowi. Ściągali specjalnie Dawida, żeby grał. I różnica, jest jedna różnica zasadnicza. W Starym Testamencie Duch Święty zstępował na kogoś, ten ktoś wykonywał zadania albo go nie wykonywał i ten Duch sobie odchodził. I mamy mnóstwo takich przykładów. Zacznijmy sobie, kochani, od Izajasza. Po kolei pójdziemy. Chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli. W Izajaszu w 44 rozdziale, w drugim i trzecim wersecie, tu będziesz miał może troszkę inaczej, chyba jakbyś miał SNP, to może być tak samo. Bóg przez Izajasza mówi takie słowo. On mówi tak. Tak mówi Pan, Twój Stwórca, który Cię kształtuje i od poczęcia wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie, Ty, Jeszurunie, którego wybrałem, gdyż wyleje wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. Czyli Bóg mówi co? Bóg mówi, nie bój się, ja Ciebie stworzyłem, człowieku, wspomagam Cię od Twoich urodzin i będę swoim duchem, wyleję tego ducha, swojego ducha wyleję na Ciebie. Bóg mówi, zobaczcie, gdyż wyleję wody na spragniony grunt i strumienie na wyschnięty ląd. Zapamiętajcie te wody, ponieważ za chwilę zobaczymy w Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi o tych wodach. I mówi, wyleję mego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje dzieci. I wiecie, dla Izraelitów w tamtym czasie to było jakby
normalne, ponieważ Bóg już obiecał dla... Wszystko dobrze? Wszystko obiecał dla Mojżesza, że jeżeli będziesz przestrzegał prawa, to jego błogosławieństwo będzie z tobą. Nie? I to już w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych możemy o tym przeczytać. Ale Bóg zawsze przed człowiekiem rozwija tajemnicę. On zawsze ukazuje rąbek tajemnicy po rąbku, tak żeby cały obraz się ułożył. I w Księdze Ezechiela w 11 rozdziale, w 19-20 wersecie możemy przeczytać tak. Zobaczcie. Tutaj Bóg mówi, przez Ezechiela mówi o właśnie o tych, którzy przyjdą do Boga. I mówi tak. Dam im inne serce. Włożę w ich wnętrze nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali. I będą mi oni ludem, a ja będę ich Bogiem. Czyli Bóg mówi co? Mówi, dam wam tego ducha. On po prostu potwierdza kolejnym prorokiem, Ezechielem, tak jak potwierdził Izajaszem. Wiecie, ja wybrałem tylko niektóre przykłady, tego jest mnóstwo. I Bóg potwierdza, że włoży w tych ludzi, którzy zaufają, którzy oddają mu swoje życie, włoży w nich nowe serca, włoży w nich nowego ducha. I to się stało z każdym z nas podczas nowonarodzenia. Jeżeli jeszcze się nowo nie narodziłeś, to jeszcze wszystko jest przed tobą. To jest jedna z Bożych obietnic. Idąc dalej, kochani, w Ezechielu 36, 26-27 wersecie Bóg mówi dalej. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Zamieszkacie też w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Czyli zobaczcie, kolejna obietnica, która mówi, Duch Święty zostanie dany. Tylko, że ta obietnica, te wszystkie obietnice zaczynają być wyjątkowe, ponieważ Bóg nie mówi już, że da wybranym ludziom, tak jak na przykład Saul był wybrany, Dawid był wybrany, Mojżesz był wybrany, da swojego ducha, tylko da wszystkim tym, którzy pewne rzeczy uczynią. I jeszcze kolejna taka obietnica, która nakreśla nam kolejny kontekst, to jest Ezechiel 37, 14 werset. Tchnę w was mojego ducha i ożyjecie i osądzę was z waszej ziemi i przekonacie się, że ja, Pan, uczyniłem to, co postanowiłem, oświadcza wszechmocny Pan. Czyli Pan jest, Bóg mówi... To wszystko, co mówię o Duchu Świętym, wy poznacie, że ja to jestem ja, że ja jestem naprawdę prawdziwym Bogiem, kiedy to się naprawdę na was wykona. I Bóg mówi, ja wam naprawdę tego ducha dam. Nie? I jeszcze jeden taki przykład z Ezechiela. Księga Ezechiela w ogóle jest pełna takich, tych przykładów. W 28-29 wersecie Ezechiel pisze tak. Wówczas przekonają się, że ja, Pan, jestem ich Bogiem, zrozumieją to, widząc, że wygnałem ich do niewoli wśród narodów, ale też zebrałem ich na ziemi i wśród narodów nie pozostawię już nikogo z nich. Nie zakryję też przed nimi swej twarzy, ponieważ mojego ducha wyleję na dom Izraela, oświadcza wszechmocny Pan. Widzicie? Czyli tej potwierdzenia tego, że ten duch na nas przyjdzie, jest pełno. Jest naprawdę pełno. Bóg cały czas mówi o jakimś duchu, o jego duchu, który będzie. No i chyba najbardziej znany taki przykład to jest z Księgi Joela. To jest, zobaczcie, tutaj to jest właśnie problem z numeracją, ale ja tu mam trzeci rozdział, pierwszy, drugi werset. Bóg mówi tak, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia, również na sługi i na służące wyleję wówczas mego ducha i ukażę znaki na niebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Bóg mówi, już jaśniej się nie da. Nie? I później przeczytamy sobie jeszcze historię z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr wychodzi i mówi, to co wy widzieliście, to co wy, o czym wy słyszeliście, właśnie teraz się spełnia na nich tutaj. To jest raz. Jak będziecie czytać swoje Biblię, jak macie czasami taki, wiecie, podział na przykład na różne sceny i macie zawsze napisane, że ukrzyżowanie Jezusa albo zmartwychwstanie Jezusa.
to w swoich Bibliach znajdziecie coś takiego, co będzie pisało w Ewangelii Jana. Będzie pisało pierwsza wzmianka o Duchu Świętym, nie? Albo obietnicy Ojca. Moim zdaniem to nie jest pierwsza wzmianka. Zaraz wam pokażę. Ponieważ moim zdaniem pierwsza wzmianka o Duchu Świętym jest w Janie, w 7 rozdziale. Zobaczcie, co czytamy. Tam Jezus poszedł na święto do Jerozolimy, nie? I tam Jezus pod koniec już tego święta wychodzi i zaczyna krzyczeć, wołać takie słowa. A w ostatnim, najważniejszym dniu święta Jezus znowu pojawił się publicznie i tak zawołał. Jeśli ktoś odczuwa duchowe pragnienie, niech przyjdzie do mnie, a zaspokojenie znajdzie we mnie. Tak jak mówi Pismo, a kiedy to uczyni, również z jego wnętrza, niczym rzeka, popłynie strumień wody życia. Pamiętacie te wody, które tam były? Które w Izajaszu, które Bóg powiedział, te wody. I żeby to było naprawdę wyraźne dla nas wszystkich, Bóg mówi, te wody to jest duch. Nie interpretujcie sobie inaczej. Te wody to jest duch, który z was popłynie. A Jezus mówi tak, jeśli ktoś odczuwa duchowe pragnienie, niech przyjdzie do mnie, a zaspokojenie znajdzie we mnie. Tak jak mówi Pismo, a kiedy to uczyni, również z jego wnętrza, niczym rzeka, popłyną strumienie wody życia. Czyli Jezus ci obiecuje, i teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, co Jezus mówi, z twojego wnętrza, z jego wnętrza, czyli z tego, który przyjdzie do Jezusa, popłynie ten Duch Święty. Rozumiecie? On, kiedy przyjdziesz do Jezusa, On nie spłynie na ciebie. Najpierw to będzie podczas, to się dzieje podczas, się stało na przykład podczas wylania Ducha Świętego. Ale ten Duch Święty będzie wylewał się z ciebie. Nie? Żeby coś wlać do jakiegoś naczynia, wylać z jakiegoś naczynia, trzeba tam coś wlać najpierw. I teraz idźmy dalej. W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, Jezus siedzi przy stole, już to jest jego jakby ostatnia kolacja z uczniami swoimi. Jezus zaczyna tłumaczyć uczniom, o co w tym Duchu Świętym chodzi. I w Jana 14, 16, 18 mamy napisane tak. Ja natomiast wstawię się, by Ojciec przysłał wam w innej postaci. Ja mam tłumaczenie dynamiczne, więc trochę możecie mieć inaczej. Rzecznika, opiekuna i adwokata, ducha prawdy, którego ten świat nie przyjmie, ponieważ nie będzie mógł go zobaczyć ani w inny sposób rozpoznać. Wy jednak go poznacie, gdyż na niego czekacie i on będzie między wami przebywać. Dzięki niemu nie będziecie sierotami, gdyż to ja w jego postaci przyjdę do was. I tu Jezus używa... W innej postaci, ja sobie to sprawdziłem, tu Jezus używa takiego słówka alon. Alon, jakby to tak przetłumaczyć, to znaczy ten sam, ale w innej postaci. Nie? Czyli raz, Jezus nam pokazuje, że ten, którego On wyśle, On będzie dokładnie tym samym parakletosem, bo wiecie, że Jezus też był parakletosem. Nie? Parakletos to znaczy po prostu obrońca, znaczy ktoś, kto pomaga. Ktoś, kto robi coś wraz z tym kimś. Na przykład parakletos było często używane w Grece w sądownictwie. To był ktoś, kto się wstawiał za kimś. Nie? Jezus był takim parakletosem, jest takim parakletosem. I on mówi, przyjdzie inny parakletos, który będzie dokładnie taki sam jak ja. Mało tego, to tłumaczenie świetnie to oddaje, bo mówi, gdyż to ja w jego postaci przyjdę do was. Zauważcie, że Jezus w tej obietnicy... On nie stawia warunków, że to będzie tylko dla apostołów, że to będzie tylko dla tych 12 wybranych, tylko On mówi, ja odchodzę. Dlaczego? Jezus później powie, że dla was jest lepiej, żebym ja odszedł, ponieważ jeżeli ja nie odejdę, to On nie przyjdzie. I chodzi o to, kochani, że Jezus, kiedy chodził na tym świecie, to On był ograniczony tym ciałem, które miał. Bo List do Hebrajczyków mówi, że Jezus nie różnił się od nas niczym, oprócz tego, że nie miał grzechu. I tak samo jak ty możesz być w jednym miejscu, w jednym czasie i robić jedną rzecz, kobiety chyba mogą więcej rzeczy robić, ale to inna sprawa, to tak samo Jezus mógł robić jedną rzecz w jednym czasie. Rozumiecie to? I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że Jezus, kiedy zszedł na ziemię, On porzucił wszystko. Tak? Wszystko. Ogłosił się ze wszystkiego.
ale mimo tego, że był równy Bogu, to nie uważał tego za grabież, ale uniżył się do postaci człowieka. I on w tym samym czasie mógł być tylko w jednym miejscu, uzdrowić tylko ludzi, którzy byli dookoła niego i tylko ludzi, którzy przyprowadzili do niego. Rozumiecie? I teraz, kiedy Jezus odchodzi, to mówi, ja muszę odejść, ponieważ Bóg objawił się w ciele w tamtym momencie. Ale Jezus powiedział, ale Bóg jest duchem. On się musi objawić w duchu i tak się objawia dzisiaj. I dzisiaj, czy ci się to podoba, czy nie, Jezus objawia się przez swojego Świętego Ducha. W Apokalipsie, w objawieniu Jana, tego nie mam przygotowane, ale mamy napisane, że kiedy Jan zobaczył tron Boży, to pod tronem było 7 duchów Boga, tak? Mało tego, Jan opisuje, że baranek, który ma 7 oczów i te oczy są 7 duchami Boga. Rozumiecie? Duch Święty dzisiaj na ziemi jest oczami Pana Jezusa. Rozumiecie? On jest oczami Pana Jezusa. I zobaczcie. Jezus mówi tak. Ducha prawdy, którego świat nie przyjmie, ponieważ nie będzie mógł go zobaczyć, ani w inny sposób rozpoznać. Wy jednak go poznacie, gdyż na niego czekacie i on będzie między wami przebywać. Moje pytanie jest, czy my naprawdę na niego czekamy? Czy budzimy się z takim nastawieniem, że Panie, dzisiaj chcę poczuć Twojego ducha? To, co było wczoraj, Paweł pisze, uważam za śmietnik. To już było wczoraj. Dzisiaj jest nowy dzień. Jezus mówi, nie martwcie się o jutro. Nie myślcie o Duchu Świętym jutro, myślcie o Duchu Świętym dzisiaj. Co dzisiaj On ma dla was? Co dzisiaj ja mam dla was? Na tym się skupcie. I On będzie między wami przebywać. Dzięki Niemu nie będziecie sierotami, gdyż to ja w Jego postaci przyjdę do was. Jezus mówi, nie będziecie sierotami. Dlaczego? Bo Ojciec i ja jesteśmy jedno. Jeżeli ja przyjdę, to mój Ojciec przyjdzie. A jeżeli macie Ojca, to nie jesteście sierotami. I później, to jest ta sama kolacja. Jezus kontynuuje dalej swoje słowa, naucza tych uczniów. I w kolejnym rozdziale, dwa rozdziały dalej, w sumie w 16, w sumie od 15 to już się zaczyna, od 26 wersetu i pójdziemy dalej. Jezus mówi tak, to jest druga zapowiedź posłania Ducha Świętego. Kiedy zaś przyjdzie od Ojca Duch Prawdy, ten rzecznik, opiekun i adwokat, którego ja do was poślę, złoży świadectwo o mnie, ponieważ jest z Ojca. I wy także macie świadczyć o mnie, gdyż od początku jesteście tu ze mną. Mówię to, abyście nie upadali na duchu. Gdy zaczną was wykluczać ze swoich społeczności, nadejdzie bowiem taki czas, że prześladowcy, mordując was, będą przekonani, iż w ten sposób składają cześć Bogu. Będą tak czynić, ale wiedzcie, że oni nie mają nic wspólnego ani z Ojcem, ani ze mną. Mówię to wam zawczasu, abyście, gdy już zacznie się to dziać, pamiętali, że was uprzedzałem. Wcześniej o tym nie wspominałem, ponieważ będąc z wami, chroniłem was. Lecz teraz odchodzę już do tego, który mnie posłał. Dziwi mnie tylko, dlaczego nikt z was nie pyta o miejsce, do którego się udaje. Wiem, że to, co mówię, smutkiem napełnia wasze serce. Jednak wierzcie mi, lepiej będzie dla was, abym odszedł. Gdybym tego nie uczynił, to rzecznik, opiekun i adwokat, który ma służyć wam pomocą, nie przyszedłby do was. A tak, gdy wrócę do chwały Ojca, poślę go do was. A kiedy on przyjdzie, wytknie światu jego grzech. Do niego również należeć będzie przekonywanie świata w sprawie Bożej sprawiedliwości. Czym ona jest? I w czym się realizuje, a także według jakiej normy odbędzie się Boży sąd. I teraz zobaczcie, on bowiem wykaże światu, iż jego fundamentalny grzech polega na tym, że mi nie zaufał. Wyjaśnię mu także, że Boża sprawiedliwość jest dostępna tylko we mnie, gdyż tylko ja mogę doprowadzić kogoś do Ojca. Innej sprawiedliwości świat nie zobaczy. Jeśli zaś chodzi o sąd, to pokaże, iż przywódca i prowodyr myślenia tego świata jest już osądzony, a razem z nim potępieniu podlega cała ciemność świata. Czyli Jezus mówi, ten Duch Święty, który przyjdzie, w innym tłumaczeniu będziecie mieli napisane, że On przyjdzie i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Wiecie, na czym polega dzisiaj problem? Że Duch Święty paradoksalnie nigdy nie był i nie będzie naszym nauczycielem. Naszym nauczycielem jest Jezus Chrystus. A Duch Święty ma przypominać, Jezus powiedział, że On przypomni wam wszystko to,
co ja was nauczyłem, co ja wam pokazałem. Problem jest w tym, że my dzisiaj traktujemy Ducha Świętego jak gogla. Mamy jakiś problem, pytamy, co mamy zrobić. I to jest dobre. Tylko wiecie na czym cały myk polega? Że jeżeli ja chcę ci coś przypomnieć, to musi się wydarzyć w twoim życiu, żebym mógł ci to przypomnieć. Prawda? Jeżeli Jezus powiedział, on przyjdzie i przypomni ci to, co ja ciebie nauczyłem, to znaczy, że ty musisz się czegoś nauczyć. Jeżeli ty się czegoś nie nauczysz, to Duch Święty ci nie przyjdzie i ci nie przypomni. Bo on nie pogwałci twojej wolnej woli. Nie zmusi cię do czytania Pisma Świętego. Wiecie, ja kiedyś spotkałem się z takim bratem, który powiedział, że on nie czyta Słowa Bożego, ponieważ on widzi obietnicę w Słowie Bożym, że jak on będzie w tarapatach, to Duch Święty będzie za niego mówił. Takiej obietnicy w ogóle nie ma w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym jest obietnica, że jeżeli was będą sądzić i stawiać przed sądami, to nie będą mogli odeprzeć tej mądrości, którą Duch Święty wam da i którą włoży w wasze serca. Ale żeby coś tam włożyć, żeby wyjąć coś z tego serca, trzeba tam coś włożyć. A żeby tam coś włożyć, to mamy Słowo Boże, które jest naszym nauczycielem, jak Paweł napisze. Ono jest dobre do nauczania, do wychowywania, do prostowania. Jeżeli my nie będziemy wkładać Słowa Bożego w nasze serce, to Duch Święty nam nic nie przypomni. I będziemy dalej tkwić w tym, czym mamy tkwić i dalej będziemy żyć, jak żyjemy i będzie problem. Dlatego tak bardzo ważne jest napełnianie się Słowem Bożym. Pan Jezus powiedział, słowa, które do was mówię, są prawdą i są duchem. Te słowa są duchem. Jeżeli te słowa są duchem, to kiedy przychodzi Duch Święty, on zaczyna napełniać, on zaczyna wypełniać ciebie. On zaczyna przypominać ci, pokazywać ci, co jest dobre, co nie. Co jest wolnością, co jest zniewoleniem. W którą stronę iść do wolności, w którą stronę nie iść, bo cię to doprowadzi do zniewolenia. Ale Duch Święty jest dany każdemu. Każdemu. Dzisiaj paradoksalnie Duch Święty jest wylany na krzyżu, wylał się. Mamy napisane, że Pan Jezus oddał swojego ducha. Inni interpretują, że wylał swojego ducha. Jedni jeszcze mówią, że ta krew i woda, która wylała się z boku Chrystusa, że ona była symbolem Ducha Świętego. Jakby na to nie patrzeć, kochani, problem jest w tym, że Duch Święty dzisiaj został wylany na cały świat, tylko że on jest dostępny dla tych, którzy przyjdą do Jezusa i ta woda będzie z nich płynąć. I to wszystko jest dostępne. W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w 4 wersecie Łukasz, który pisał Dzieje Apostolskie, daje nam taką relację, że zanim... może przeczytam z początku. Pierwsze sprawozdanie dostojny Teofilu napisałem o wszystkim, czego dowiedziałem się o nauczaniu Jezusa oraz o tym, czego dokonywał aż do dnia, w którym wstąpił w niebiosa. Wcześniej nakazał wybranym przez siebie wysłannikom, by kontynuowali jego misję w duchu uświęcenia. Zanim jednak to się stało, ukazywał się im już po swej męce jako ten, który ma w sobie prawdziwe życie, na co dawał im wiele dowodów. Czynił to przez 40 dni, w czasie których nauczał swoich uczniów o Bożym Królestwie. Widzicie? Jezus wstępuje do nieba. To jeszcze nie jest moment, kiedy Jezus wstępuje, tak? Jezus pokazuje się im jeszcze przez 40 dni i zaczyna ich nauczać. Mówi im o Bożym Królestwie. Tłumaczy im tego wszystkiego, czego nie mógł im powiedzieć wcześniej, bo nie rozumieli. Nie? Oni dopiero, zobaczcie, kiedy Jezus umarł, oni byli smutni, mówią, no to koniec, to tyle, nie? Idą, uciekają, tak? Rozchodzą się, wariują. Jezus do nich przychodzi, mówi, ja żyję, dlatego teraz mogę wam parę rzeczy powiedzieć. I w rozmowach z nimi, 4 werset, podkreślał mocno, by nie opuszczali Jerozolimy do czasu spełnienia się obietnicy danej przez Ojca z niebios, o której mówił tymi słowami. Wiecie, dlaczego powiedziałem, że Jezus jeszcze nie wstąpił do nieba? Bo Jezus powiedział, że dopóki On nie wstąpi tam, to Duch Święty nie będzie wylany. Dlatego jeżeli Jezus mówi tam w Jerozolimie, Jezus daje uczniom konkretne miejsce, konkretny czas. Mówi, siedźcie tam i czekajcie na obietnicę Ducha Świętego. To jest znowu lekcja dla nas, kochani. Że chrześcijanin to nie jest osoba, która lata od prawej do lewej i robi wszystko, co mu do głowy przyjdzie. Tylko chrześcijanin to jest osoba, która słucha głosu Boga. I jak Bóg mówi, usiądź i czekaj, to znaczy usiądź i czekaj. I nic więcej nie rób. Po prostu czekaj. I tak samo było tutaj. W rozmowach z nimi podkreślał mocno, by nie opuszczali Jerozolimy do czasu spełnienia się obietnicy danej przez Ojca z niebios, o której mówił tymi słowy.
Już dawniej o niej słyszeliście, gdy wspominałem o niej, mówiąc: Jan zanurzał wodą, lecz wy niedługo zostaniecie zanurzeni w ducha uświęcenia. Czyli Jezus mówi, zostaniecie zanurzeni w tym duchu. Nie? Bo chrzest Duchem Świętym, no to jest Marek wczoraj mówił, tak? To jest baptisto, czyli zanurzenie. Takie zanurzenie jest w wodzie, takie zanurzenie w Duchu Świętym. No i co? I czekają uczniowie jakiś tam czas, tak? I w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale czytamy właśnie o tym czasie. Wszyscy oni, uczniowie, w dniu Pięćdziesiątnicy zebrali się ponownie w tym samym miejscu. Nagle dał się tam słyszeć wielki szum, niczym odgłos potężnego tchnienia z niebios, wypełniający dom, w którym przebywali. Tchnieniu temu towarzyszyło pojawienie się jakby płomienia, którego języki spoczęły na każdej z obecnych tam osób. Wtedy wszyscy zostali napełnieni duchem uświęcenia i w obcych językach zaczęli głosić Boże sprawy, zgodnie z tym, co ten duch polecił im mówić. W tym czasie w Jerozolimie oprócz mnóstwa mieszkańców Judei przybywało także wiele pobożnych ludzi ze wszystkich narodów ziemi. Głośny szum przykuł ich uwagę, gdy się zbiegli, wpadli zaraz w niebywałe zdumienie, gdyż wszyscy słyszeli, jak uczniowie przemawiają ich rodzinnymi językami. I później mamy całą historię i wychodzi Piotr i mówi: to zaś, czego jesteście w tej chwili świadkami, to jest 16 werset, jest wypełnieniem proroctwa zapowiadanego przez proroka Joela, który czytaliśmy. I stanie się tak, mówi Bóg, że w dniach ostatecznych obficie wyleję mojego ducha na całe stworzenie. Synowie wasi i wasze córki będą prorokować, starcy będą mieć sny, a młodzieńcy objawienia. W tym czasie duch mój spocznie na wszystkich, którzy będą mi służyć z całym oddaniem, a będą to czynić bez reszty i żadnej rezerwy. I tak wyglądał, kochani, dzień Pięćdziesiątnicy. Tak wyglądał dzień wylania Ducha Świętego. Teraz każda z tych obietnic, którą przeczytaliśmy, każda o Duchu Świętym, ona jest dostępna dzisiaj dla nas. Ona jest naprawdę dostępna dzisiaj dla nas. Każdy człowiek, który się nowo narodzi, on ma powiedziane, że zostanie zapieczętowany tym Duchem Świętym. W liście do Efezjan Paweł napisze, że my zostaliśmy zapieczętowani tym Duchem w momencie, kiedy uwierzyliśmy, jako zadatek. Ten Duch został nam dany jako zadatek. Wiecie, co to jest zadatek, nie? Jak chcesz coś kupić, to ktoś ci mówi, zarezerwuję ci to, jak zapłacisz depozyt. Jakiś zadatek dasz, nie? Ktoś daje zadatek i wtedy wie, że ta część, tą rzecz, którą kupił, jest jego, jest kwestia odebrania. I tak samo Bóg z nami postąpił. Dał nam swojego ducha jako zadatek tego, co nas czeka. I czy ci się to podoba, czy nie? Tak jest. I cały fenomen polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie tego ducha odrzucić, rozumiecie? To jest cały fenomen tego wszystkiego. W Starym Testamencie człowiek był zdolny odrzucić tego ducha. Wystarczy, że przestał pełnić wolę Bożą i ten duch odchodził. Zaraz wam pokażę, dlaczego tak mówię, ale to wszystko jest dostępne. Te wszystkie obietnice, które mówią o tych językach, o tym, że każdy słyszał w innym języku mówiący i tak dalej, to wszystko jest dostępne. Mało tego, powiem wam taką ciekawostkę, jak szukałem tu pewnych informacji, trafiłem na coś takiego, co się nazywa Midrasz. I w Księdze Wyjścia jest napisane w pewnym momencie, że Bóg każe dla Mojżesza zebrać ludzi pod górą i on będzie z nimi rozmawiał. I my mamy przetłumaczone tam, że Bóg jakby w grzmotach i wiecie, w hałasach różnych mówił do Mojżesza, rozmawiał z Mojżeszem. I tam trafiłem na taki żydowski artykuł, który mówił, że tak naprawdę to słowo, które tam jest, które mówi o tych grzmotach, to nigdzie tego przetłumaczyć w ogóle. Nie wiadomo, jak to przetłumaczyć. I jest taki rabin, który przetłumaczył, ja myślę, że to genialnie to zrobił. On nie znał Starego Nowego Testamentu, wiecie, to jest jakiś tam rabin, nie? On tego Stary Testament zna. I on napisał coś takiego, to było po angielsku, nie? To jak przetłumaczyłem, to wyszło, że to jest... On powiedział coś takiego, że Bóg przemówił w 70 językach, tak aby każdy naród na świecie mógł zrozumieć to, co Bóg mówi do niego. Czujecie to? A później my czytamy w Dziejach Apostolskich, że Bóg tak przemówił przez swojego ducha, przez uczniów, że wszyscy go rozumieli, nie? Ale wracając tam, kochani, to jest obietnica dla każdego z nas. Dzisiaj, jeżeli zdarza się upadek, zdarza się coś, to Duch Święty od nas nie odchodzi. Zobaczcie. Werset w Słowie Bożym. Jego jest pełno. Ale już nie chciałem kombinować więcej. W 59 wersecie
Izajasza, w rozdziale Izajasza, w 20-21 wersecie czytamy tak. I przyjdzie odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od przestępstwa, oświadcza Pan. Co do mnie, mówi Pan, moje przymierze z nimi jest takie. Zobaczcie, jakie to jest przymierze, które Bóg dał nam przez swojego Syna. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twe usta, nie zejdą z Twoich ust, ani z ust Twoich dzieci, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Czy Wy widzicie, co tu pisze, że duch, mój duch nie odstąpi od Ciebie odtąd aż na wieki? Czy widzicie, że tam nie ma żadnych warunków? I to jest właśnie fenomen Nowego Testamentu, fenomen Dnia Pięćdziesiątnicy. Dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem powstania Kościoła na ziemi. To jest dzień, w którym wylał się Duch Święty i stworzył Kościół. Kościół, czyli nie denominację, nie zielonoświątkowców, baptystów, metodystów, nie wiem, Salvation Army, cokolwiek, czy polskiej społeczności Agape. W tamten dzień powstał Kościół. Kościół, czyli każdy, kto jest nowonarodzoną osobą z Ducha Świętego, jest w Kościele, czy ci się to podoba, czy nie jesteś w Kościele. I wiecie, jak to wygląda? Są takie filary, nie? Tu są zielonoświątkowcy, baptyści, Kościół katolicki, jacyś tam jeszcze, metodyści, luteranie, kalwiniści. I takie są, wiecie, różne filary, nie? A wiecie, gdzie jest Kościół? Pomiędzy tym wszystkim. Bo w każdej z tej denominacji są ludzie nowonarodzeni. Mogą się różnić poznaniem, mogą się różnić jakimiś dziwnymi rzeczami, ale tam są, w każdej tej denominacji są ludzie nowonarodzeni. I Kościół jest miejscem, to jest duchowe miejsce. Też nie do końca, ale powiedzmy duchowe miejsce, w którym jest każdy, kto jest nowonarodzony. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a On jest głową. I nie da się, kochani, kochać Jezusa, nie kochając Kościoła, i nie da się kochać Kościoła, nie kochając Jezusa. To jest to, o czym dzisiaj z moją żoną rozmawialiśmy, jak jechaliśmy tutaj. Jeżeli ty nie kochasz społeczności ludzi wierzących, to przestań mówić, że ty kochasz Jezusa. Bo nie da się kochać samej głowy. Macie mężów, macie żony, macie dzieci. Czy kochacie samą ich, nie wiem, stopę, nogi, cokolwiek? Nie, kochacie ich całych. I tak samo jest z Jezusem. Nie da się kochać Boga, nie kochając Kościoła. A kochać to znaczy oddać się całkowicie temu, co się kocha. Jeżeli ktoś kocha samochody, ma hobby samochodowe, to oddaje się temu całkowicie. Jeżeli kocha swoją żonę, swojego męża, oddaje się mu całkowicie. I tak samo jest z Jezusem. Kochać, nawet tam pisze, kochać Boga to znaczy obsługiwać ludzi. Tam dokładnie tak pisze na tej kartce. Salvation Army ma taką. I o tym pisze na przykład Jakub później w swoim liście. W momencie, kiedy został wylany Duch Święty, powstał Kościół. I od tamtej pory Kościół istnieje i będzie istniał do końca świata i jeszcze dłużej, całą wieczność. Bo ciało Jezusa Chrystusa będzie istniało wiecznie, tak jak On istnieje wiecznie. Ale tu jest obietnica, która mówi, że kiedy ty podczas tej drogi uświęcenia upadniesz 50 razy, to ten Duch Święty 50 razy cię podniesie. Psalm 23 mówi, że jeżeli będziesz szedł ciemną doliną, to Bóg tam będzie z tobą, żeby iść razem z tobą. Jezus mówi, że proroctwo o Jezusie mówi, że On jest tym, który knota tlącego nie dogasi i gałązki nadłamanej, trzciny nadłamanej nie dołamie. W Ewangelii Jana mamy napisane, tego jest mnóstwo, że Ojciec jest tym, który podnosi, a nie odcina. I po to mamy Ducha Świętego. Po to, że kiedy napełniamy się Słowem Bożym, kiedy jesteśmy napełnieni tym Słowem Bożym i zdarzy nam się upadek, bo się zdarzają, bo to jest normalne życie chrześcijańskie, że się zdarzają. Jeżeli by się nie zdarzały, to Jezus jest nam niepotrzebny, bo byśmy z prawa wystarczająco dobrze żyli. A wiecie, że z prawa nikt nie mógł zostać zbawiony, bo zawsze ktoś upadł. Nawet Paweł, który napisał, że to, co w prawie był nienaganny, w gorliwości prześladowca Kościoła i tak dalej. Z rodu Izraela, z plemienia Benjamina i tak dalej. On mówi, to jest niczym.
Bo wszystko to uznałem za stratę dla poznania Jezusa, dla Jego sprawiedliwości. Czytaliśmy tu w jednym... Jezus powiedział, że Duch Święty nauczy was, że tylko ja mogę doprowadzić was do Ojca. I tylko sąd Boży odbędzie się na podstawie tylko i wyłącznie mojej sprawiedliwości. I kiedy my to musimy, kochani, zrozumieć raz na zawsze, że ty nie ma dzisiaj niczego takiego, co możesz dać Bogu. Nie ma po prostu. Nie ma niczegoś takiego. Jak dostałeś, zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, to nie jest to warunek, że teraz będziesz mówił codziennie językami i teraz na pewno dostaniesz się do nieba. Albo codziennie będziesz prorokował i dostaniesz się do nieba. Albo codziennie będziesz nie wiadomo co robił i dostaniesz się do nieba. Czy będziesz przychodził tutaj każdy dzień na kolanach z Edynburga, to też się nie dostaniesz do nieba. Dostać się tam tylko można przez Jezusa Chrystusa. I czy będziesz obchodził jedzenie jakieś szerokim łukiem, czy dni jakieś szerokim łukiem, czy będziesz je świętował, czy nie świętował, nie ma znaczenia. Bo tylko na podstawie Bożej sprawiedliwości zostaniesz osądzony. Staniesz przed Bogiem i Bóg nie zobaczy ciebie, tylko zobaczy swojego Syna. I powie, no to swojego Syna już ukarałem na krzyżu, to już nie mogę go więcej karać. Zapraszam po prawej stronie. I Duch Święty jest nam dany jako opiekun, jako parakletos. Powiem wam jeszcze więcej. Wiecie, że w Grece parakletos to był ktoś, kto odpowiadał za dziecko. Było takie coś, że na przykład jeżeli ktoś był zamożny, w zamożnym domu mieszkał, to miał opiekuna dla swoich dzieci i ten opiekun był do pewnego momentu osiągnięcia wieku tego dziecka. Ten parakletos opiekował się i odpowiadał za to dziecko, rozumiecie? I dzisiaj ten Duch Święty, to nie wy odpowiadacie w pewnym sensie. Ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja nigdy nie powiedziałem, że można grzeszyć i tak dalej. List do Rzymian. Nie będziemy grzeszyć. Ale w pewnym sensie za to, za waszą świętość nie odpowiadacie wy, ani nie odpowiadam ja. Za swoją też nie. Za naszą świętość odpowiada Duch Święty, który ma nas doprowadzić do tej świętości. Kwestia jest tego tylko, na ile my się to poddamy. Na ile On będzie w stanie przypominać nam te wszystkie rzeczy, które Jezus nas nauczył. Bo jeżeli w ogóle nie będzie w stanie nam przypominać, to powiem wam coś na koniec jeszcze, nie? 3 dni temu zmarł nasz brat, nie? I wielu z was dzwoniło do mnie, pytało, no jak to widzieć, nie? Wiecie, jakie miał życie i tak dalej. Jak to widzieć? Ja wam powiem, jak jest. W co ja osobiście wierzę. Ja wierzę w dwie rzeczy. Że jeżeli oddałeś Bogu życie, jeżeli upadłeś 500 razy i się podnosiłeś, i upadałeś, się podnosiłeś, upadałeś, się podnosiłeś, upadałeś, to Bóg zabiera, jeżeli nie dożyjesz końca swoich dni w pełni starości, w pełni szczęścia, jak Mojżesz, czy Abraham, czy inni, to Bóg zabiera tylko w dwóch przypadkach. Albo wykonałeś już misję, którą miał dla ciebie do wykonania i po prostu Bóg mówi, no tyle od ciebie chciałem, po to byłeś stworzony, tyle, chodź. Albo w momencie, kiedy widzi, że jego dziecko tak bardzo się oddala, że mówi, synu, chodź do mnie, żeby się gorszego coś nie stało. I mam wrażenie, że w tym momencie było tak samo z Chrisem. Wiecie, jak to jest? Macie dzieci, nie? Jakby wasze dziecko idzie na studia i tam zaczyna ćpać, zaczyna pić i nic mu nie pomaga, to waszą reakcją nie byłoby wzięcie go pod swoje skrzydła do swojego domu? Żeby przypilnować go, żeby się nim zaopiekować? To jeżeli my byśmy tak zrobili, to Bóg by tak nie zrobił? Ale Duch Święty jest tutaj, dany każdemu z nas. I dzisiaj, nieważne w jakim miejscu jesteś, to Duch Święty jest tu po to, żeby cię podnieść, żeby się tobą zaopiekować, żeby do ciebie przyjść i powiedzieć ci, synu, nie płacz. Pamiętacie objawienie Jana? Mówiłem tu jakiś czas temu o tym. Do czego jest Kościół? Jak Jan widzi 24 starszych, którzy są symbolem Kościoła w Apokalipsie? I Jan zaczyna płakać, bo odwraca swój wzrok od Jezusa i patrzy w księgę. I przychodzi starszy do niego i mówi, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. I po to jest Kościół. Kościół jest po to, że kiedy upadasz, to przychodzi ktoś i mówi, nie martw się. Jest lew z pokolenia Judy, on zwyciężył. Damy radę. Podniesiemy cię. Jedni drugich brzemiona noście, Jezus powiedział. Paweł później to napisał. Pamiętajcie, dzień pięćdziesiątnicy
Najważniejszym wydarzeniem tego dnia nie były języki, nie były proroctwa, nie było to, że tam było mnóstwo ludzi, nie było też to, że oni później się rozeszli i tysiącom osób ogłosili Ewangelię. To nie to było celem. Dzień Pięćdziesiątnicy był jego celem, głównym jego zadaniem było utworzenie Kościoła, który będzie ciałem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Po to, że tak jak Jezus był ograniczony w swoim ciele działaniem tylko w jednej sytuacji, na jednym terytorium, tak teraz mówi, wy jesteście moim ciałem. Możecie iść i robić jeszcze większe rzeczy niż ja robiłem. Dlaczego? Bo ja jestem w was, jestem z wami. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I ten werset ostatni z Izajasza, wróćcie tam, zobaczcie. Mój duch nie odstąpi od nich odtąd aż na wieki. I to jest obietnica, którą chciałbym, żebyśmy każdy stąd wyszedł. Jeżeli masz dzisiaj wątpliwości, czy Duch Święty jest z tobą, czy coś, daj spokój. Czas przestać mieć wątpliwości. Czas zacząć patrzeć na Jezusa Chrystusa i myśleć sobie, no albo jest prawdą, albo mam wątpliwości. Jeżeli mam wątpliwości, to znaczy, że On nie jest prawdą. A jeżeli On jest prawdą, to przestań mieć wątpliwości. I zacznij wołać o Ducha Świętego, zacznij wołać o tą wodę. O wodę życia, którą tylko Jezus może ci dać. Którą powiedział do Samarytanki, że jeżeli ty się napijesz tej wody, już nigdy nie będziesz pragnął niczego oprócz Jego samego. Teraz mi się przypomniało, że nie mam pieśni na koniec. Ale kochani, z tym chcę was zostawić. I może zaśpiewajmy tą... Nasz Bóg jest wielki, bo On naprawdę jest wielki i dokonał cudu. Nie jednego zresztą. A potem zapraszam was do stołu. Niech was Bóg błogosławi.